No siema, dobrze, że jesteś. Właśnie co szukam? Trening masz dzisiaj? Co masz? Oczywiście klatkę. Klatkę, jak zwykle, ja praktycznie tylko klatkę robię. No bo czym ty się generalnie zajmujesz? Pochwal się tu, jak już mam kamerę, porozmawiajmy. Wyciskaniem. Tak, wiesz, to jest taka dyscyplina w sporcie. Nawet sobie nie zdaję sprawę, że coś takiego jest. Każdy przychodzi na siłownię i robi ławkę, no, a są takie zawody jeszcze też organizowane przez różne federacje. Czyli troszkę wyciskasz, od kiedy wyciskasz? Na siłownię zacząłem chodzić w 95 roku, 96 roku, a zacząłem wyciskać w 97 roku. Zobaczyłem, że mi idzie dobrze na klatkę, no i stwierdziłem, że się tym zajmę po prostu. No, i co, ktoś u ciebie odkrył talent, że zobaczył, że gdzieś tam na tą klatę dużo bierzesz? Były zawody, jak rok chodziłem na siłownię, poszłem, wygrałem te zawody i... Co to były za zawody pierwsze? Bo to były twoje pierwsze... Pierwsze, były mistrzostwa Małopolski na PNC-ku takie organizowane, w 97 roku. I wtedy był tam tutaj Babiurek Formalek, który tak pomagał organizować te zawody, tam też robił pokaz na tych zawodach. No i po zawodach podszedł do mnie i po prostu porozmawialiśmy sobie trochę o tym, że mam talent, tak zobaczył we mnie, że po prostu mam talent. No i od tego zaczęła, cię. Tak, i od tego się właśnie zaczęła przygoda moja, taka już z wyciskaniem mięśniowym. Na początku mi tak tylko rozpisywał treningi, a z biegiem czasu, czy bardziej było zdrowo, jak byłem młodszy, to inne rzeczy były w głowie, nie tylko trening. Ale od jakiegoś czasu już tak się bardzo na to wziąłem, po prostu Babiurek mi już rozpisuje treningi, no i często też na treningach jest mi pomaga po prostu. Czyli twoim trenerem jest Jerzy Furmanek, prawda? Tak. No, ale widzę, że jeszcze przyszedł twój kolega, partner w treningach. Co on przyniósł tutaj dla ciebie? Pendrive. Mamy pendrive. Dlaczego używacie podkładki pod... No bo ta ławka jest za niska. Dużo żelaza jest. Dużo niższa niż licencyjna po prostu. Rozumiem, żelazo w diecie, mówi Marcin. Tak. Dobrze, a powiedz mi, jakie ty masz w ogóle rekordy na klatkę? No bo to do wagi jest ważne z wagą. W tym momencie ja mam rekord Polski 222,5. Mm-hmm. 222,5 kg. Ale to w koszulce, a 178 bez. Ale ty mi powiedz, na czym polega wyciskanie w koszulce? O co chodzi z tą koszulką? Bo dużo ludzi nie wie. Koszulka. To się tak nazywa tylko, że to jest koszulka. To jest koszulka. No po prostu się wciąga, bo jej się nie da ubrać, tylko ją trzeba wciągnąć na siebie. Tak w cztery osoby, nie? Nie, no. Trzy wystarczy. Trzy i pół, dobra. Trzeba ją wciągnąć na siebie i ona działa na zasadzie, to można powiedzieć, że to już nawet nie jest wyciskanie, tylko to jest opuszczanie, bo tam jest gorzej opuścić niż wycisnąć. Jeżeli się ma ciasną koszulkę, wyciska się i za mały ciężar się weźmie, to się go nie opuści. No tak jak mówię, ja mam rekord Polski 178 bez koszulki, a 222,5 w koszulce, ale już 230. Jaką ty masz wagę? 230 wyciskałem w koszulce. Jakiej jest tej kategorii wagowej? 66 kg. 66 kilo i bez koszulki wyciska 178. Już. 180 mam też zaliczone na zawodach, na siłowni nawet 190 wyciskam, no ale to jest w zależności po prostu, no, na zawodach 178, na siłowni 190 się udało wycisnąć. Na zawodach jest też gorzej, bo jest zatrzymanie. Są część z trzech sędziów, którzy się po prostu sędziują. Są komendy, czeka się na komendę. Opuść, góra i odpuść. Wiadomo, każda sekunda to już traci się siłę. Nie można oderwać tyłka i obręczy, i tyłu pleca po prostu. Można robić mostek, ale nie można odrywać tych rzeczy. Stopy muszą być, same podłoże muszą leżeć po prostu całe na ziemi. Mogą się przesunąć, ale muszą całym podłożem leżeć. Zawsze prezes powtarza, że dobre oparcie trzeba mieć w stopach. Dlatego widziałam, że macie zazwyczaj na treningach specjalne buty. Tak, to są buty do trójboju. Ja jeszcze mam je zmodyfikowane, bo mam jeszcze je podciągnięte. Wyższą deseczkę masz pod nogą, tak? Tak, bo tam też według przepisu może być 5 cm, więc całkowicie to wykorzystuję, ponieważ jestem niski. Mi jest ciężej zrobić mostek, no wiadomo, jak to mi jest ciężej mostek zrobić. Jak te buty zakładam, to jest troszkę, to jest dużo lepiej. Po prostu bez tych butów to ciężko mi było w ogóle cokolwiek wyciskać. 5 cm to jest. Ładnie, bo mówisz, że masz buty do trójboju. Coś jeszcze oprócz wyciskania? Jakieś martwe ciągi? Nie, tego nie ćwiczę w ogóle. W ogóle nie ćwiczę martwego ciągu ani przysiadów. Wszystkie inne partie robię tylko i wyłącznie na maszynach. Czyli masz treningi dodatkowe na maszynach tylko i wyłącznie. Znaczy ja robię dlatego na maszynach, czy inni robią, ale ja robię tylko i wyłącznie na maszynach dlatego, żeby nie obciążać już tych mięśni, bo przy pracy, że robię na maksymalnych ciężarach, na przykład robię 3 trójki, 2 dwójki, 4 jedynki, tam ciężarami maksymalnymi, bo to na drugi dzień jakbym zrobił mocny trening na triceps, bicep na przykład, czy plecy, to nie ma szans, żebym się zregenerował na środek, bo ja robię 3 razy w tygodniu klatkę, poniedziałek do na piątek.
Jeżeli wtorek, czwartek zrobię mocny trening, to nie ma szans, żeby w środę, piątek zrobić mocny trening. A tobie, bo ty masz właśnie dość dobrze rozwiniętą klatkę, tobie nie przeszkadza zbyt duża klatka w wyciskaniu. Nie. Ja słyszałam, że to wręcz nie pomaga. Nie, właśnie ona pomaga, właśnie mi pomaga. Pomaga. Mam mały biceps. Mały biceps? To chodzi o koszulkę tak naprawdę. Aha. I bez koszulki też, bo jak masz większą klatkę, to masz mniejszy ruch, teoretycznie. Czyli teoretycznie tylko tak jest, że mniejszy ruch. A w koszulce już w ogóle pomaga, ponieważ to się wszystko z klatki wyciska. I jak mi się wciąga koszulkę, to mi łatwo wchodzi. To jest nieraz ktoś ma problem, bo ma duże przedramiona, duże bicepsy i nie mogą mi mu tylko wciągnąć po prostu tutaj i na barki. A ja mam po prostu tutaj mało rozwinięte, tu mi dobrze wchodzi, tak naprawdę koszulka działa tutaj. Cały ten pas tutaj jest działania... Ale jakie jest działanie koszulki? Ona, że co? Ona spina mięśnie, spina ciało? Ona spina ogólnie wszystko, ale oprócz tego działa na zasadzie sprężyny. Trzeba dociągnąć, jest ciężko ją dociągnąć, oczywiście trzeba trafić w punkt, bo nie można sobie zrobić na brzuch czy na to. Trzeba dociągnąć tutaj i później ona pomaga w tym pierwszej fazie ruchu do wyciskania, bo to nie jest takie łatwe, bo to nie jest tak, że ona sobie schodzi w ten punkt, bo ona zawsze ucieka albo ale na brzuch, które albo wolisz, na które wolisz zawody? W koszulce czy bez? Póki nie umiałem wyciskać w koszulce, to lubiłem bez koszulki. A teraz wolę w koszulce, chociaż większe osiągnięcia. Ale to nie jest tak, że jednak prawdziwym takim sprawdzeniem się jest, no jest bez koszulki, nie? No, taka sprawdza. No. Bo to właściwie wiecie, który ma z was, ile takie koszulki kosztują? Różnie, od 600 zł do 800 do 1000. Do 1000, od 600 do 1000. Jest różnica w jakości tej za 600, a tej za 1000? To też te są najnowsze, te za 1000, bo dlatego może są taką cenę. Czyli technicznie różni się wyciskanie w koszulce za 1000, a za 600, nie? Czyli co, tu właściwie wygrywa koszulka? Czy ja wyciskałam w tańszej koszulce akurat. Mam tą droższą, ale w tej... Ale w tej mocniejszej po prostu... Sparring partner cię pogania, ale to w takim razie, skoro on cię tak strasznie pogania, to ty przyznaj się, jakie masz tytuły w ogóle, jakie osiągnąłeś tytuły? Byłem parę razy mistrzem Polski, na mistrzostwach świata byłem trzeci i dwa razy byłem wicemistrzem Europy. Wicemistrz Europy? Dziękujemy, składamy. Mam rekord Polski w koszulce, bez koszulki w wadze 66, mam rekord Polski nawet w wadze 74 w koszulce. Czyli wicemistrzem byłeś na ostatnich zawodach, na ostatnich zawodach. Co to były za zawody dokładnie? Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy. Senek na Słowacji. No niedużo brakuje, by się udało wygrać. Wycisnąłem w pierwszym podejściu. Ale masz pudło, a ty mi mówisz, niedużo brakło, by się udało... A to trzecie miejsce to co? To nie jest wygrana? To drugie miejsce. Drugie, Ci będę rzucał świata. Tak, ale wiadomo, jak to się zdobędzie i była szansa na pierwsze miejsce, a tu była duża po prostu. A twój trener jest teraz, tak? Tak, jest. Ja tam panę do niego zapytam, czy ty rokujesz na mistrza świata. Trzeba go zapytać. On na pewno potwierdzi, że tak, bo on generalnie za każdym razem bardzo cię wychwala. No bo słucham go i robię to, słuchasz co się robię go, tak? W 95%. Czyli co, takim... Czy powinien nas ciężarem i nie powinien brać większego ciężaru. Taką puentą jest po prostu pokorność wobec trenera, tak? Zaufanie to jest, i... To jest najważniejsze, że ktoś komuś treningi rozpisuje, to nie można wybrać z jednego treningu, że mi się podoba to i to robię, a od kogo innego co innego. Jeżeli ktoś rozpisuje cały cykl na rok, trzeba się trzymać cały cykl, a nie, że porobię 2 miesiące, a jednak to mi nie pasuje, to jest złe i zaczynam poszukać kogoś innego. To jest najgorsze. Trzeba po 2 miesiącach nic nie stwierdzić, bo nieraz mogą być właśnie spadki, żeby później ta forma szła do góry. Bo czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić 2 kroki do przodu, prawda? Zawsze jest... Nie należy przerażać się tymi spadkami, bo wiadomo, że... Jak ktoś do kogoś rozpisuje, to trzeba mu ufać, bo tak nie może być po prostu, że... Czyli ty już z trenerem współpracujesz od, nie, liczmy, 97... Tylko, że wtedy tu jeszcze nie chodziłem na siłownię, bo ci, że w relaksie w Narodzie Bogińskim w Krakowie. No bo najlepsi mistrzowie trenują w relaksie. W relaksie przyszedł od 2008 roku i wtedy się już tak poważnie na to wziąłem, wtedy tak poważnie już zaczęli się współpracę. A wcześniej przyjeżdżałem tutaj na próby po prostu tylko i na rozpisywanie treningu. A w 2008 roku już pochodzę cały czas tu ćwiczę, cały czas mam kontakt z trenerem po prostu. No ładnie, kamera się wam poprzygląda, jak będziecie trenować w takim razie. Lećcie do szatni, przebrać się i dziękuję ci za kilka słów. Pa! Dobra, dzięki, cześć. Zwycięstwo pokonał grzech, śmierć i przekleństwo. Jest zwycięstwo, prawdziwe zwycięstwo. Jezus złamał chorobne przekleństwo. Jest zwycięstwo, zwycięstwo pokonał grzech, śmierć i przekleństwo. Jest zwycięstwo, zwycięstwo w imieniu Jezusa Ojca błogosławieństwo. To co widać oczyma to nie wszystko. Świat duchowy jest bliżej niż blisko. Gdy zrozumiesz, że... Thank you.
jesteś trener. Chciałam trenera zapytać o Adama. W sensie, czy grzeczny? Grzeczny, czy się słucha? Adaś jest wzorem, wzorem zawodnika. Z nim można pracować, dlatego mówię. Mariusz zaczyna dochodzić do tego etapu, bo ciężko z nim było. Staramy się. Proces resocjalizacji trwał u niego trochę dłużej, ale też sobie coś będzie robił teraz. Natomiast Adaś z konsekwentnych działań i odkąd zaczął robić to, co się mu uwierzył, że to, co mówię, to jest... Może przynieść nam efekty, więc tak robi, praktycznie na efekt. W przyszłym roku ja będę uzatrzymany, jak jeśli mi złoty medal zmistrza świata zmistrza sobie roku, to powiem, oddaję swoją wiedzę w dobre ręce, mogę mu przekazać to już prowadzenie inne. Ma swoje lata, to będzie wszystko następne. Ja będę tylko patrzył, to mówię, jak to się wszystko dzieje i co pada się robić. To nic samo nie przychodzi. Wymagało pracy. Tak, lata pracy, przekonanie się wszystkim do tego, że to ma się, się chce ćwiczyć, czy chce co innego ćwiczyć rekreacyjnie dla siebie, czy już jak się jest zawodnikiem do siebie, powinno być wymagać od siebie dyscyplina treningowa i tak dalej. Ja też miał różne przejścia, różne złoty i upadki w swoim życiu. Zdały się poważnie, wyciskają już takie bierze. No i przyszły wyniki tej chwili Adama to są... Naprawdę super. 230 kg. Był przygotowany na Mistrzostwa Europy ostatnio na 235. No 2-1 mu nie zawrócili. Dlatego później na tym zdarza się na zawodach, dochodzą emocje, dochodzi walczy, że tym będę wcale musieli, bo sam po sobie nie startowałem. Wszystko to dzisiaj sprzygotowałem, wszystko praktycznie robię, a czasami się błędy jakoś tam można niechcący popełnić, ale ma. Jakie są teraz plany trenera wobec... Startuję na Mistrzostwach Polski za... niecałe półtora miesiąca. Wyciskanie bez koszulek. Zakładam, że 185-190 powinien spokojnie zrobić wynik. Później mamy trening przygotowujący ogólnorozwojówkę, tak? No i szykowuję się na Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata jeszcze w tym roku? Nie, w następnym, 2014. Dokładnie w którym miesiącu? A na Mistrzostwa Świata są w kwietniu, prawda? Czy w maju? Mistrzostwa Polski przejdziemy tak tylko na zasadzie, żeby się pokazać. Z tej formy zakładam 235-240, że Adam na Mistrzostwa Świata zrobić, nie pobiję rekord świata. To będzie tytuł. I ja mam pełną satysfakcję. Wtedy mogę już spokojnie przejść na emeryturę. Nie pozwolimy szefowi tak szybko. No, to jak one jest, to ostatnio byłem na spotkaniu swojej grupy z promocji. Wydawało mi się, że jeszcze niedawno była. Siedziałem już jako, to się nazywało, seniorzy lotnictwa polskiego. No faktycznie, seniorzy, wszyscy powyżej 60 lat, więc czuliśmy się do seniora. Czułem się młodo wśród nich, tak? Ale tu młodo było, tak samo tu jest. Czasami mam ochotę wystartować i przygotować się do zawodu, ale to... Zmęczenie materiału już jest, zostało mi tylko praca z młodzieżą. Zobacz, jest coraz więcej jest zdolnej młodzieży, chętnej ćwiczyć, więc następnych też dwóch młodych chłopaków mam, których prowadzę. Zobacz, daje mi to taką samą satysfakcję, jak kiedyś startowałem do teraz. Także nie widzę żadnego problemu. Tym bardziej, że Marcin też coraz większe efekty robi. No Marcin, teraz też również będziemy obserwować ciebie. Ciężar, musicie się podzielić ciężarem pomiędzy sobą, panowie. Jeszcze nam wystarczy na siłowni jest dużo ciężaru, także dam radę. Dacie radę. Dziękuję bardzo, ja lecę do klientki, pa.